Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat Jesteśmy koroną Maryi, 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Temat bardzo ważny, istotny i chyba bliski każdemu Polakowi. Bardzo serdecznie witam gości zebranych w studiu tutaj w Toruniu. Gości z Częstochowy, oczywiście z Jasnej Góry. Jest z nami pani Izabela Tyras, dziennikarz Radia Jasna Góra. Witam. Cześć Boże, witam. Cześć Boże. Jest ojciec Mariusz Tabulski, definitor zakonu Paulinów. Cześć Boże. I ojciec Tomasz Tlauka, koordynator inicjatywy Żywa Korona Maryi. Cześć Boże. Drodzy moi, już niedługo uroczystości 3 maja związane z Jasną Górą, bardzo mocno, bardzo konkretnie Matka Boża Królowa Polski. Od 8 września ubiegłego roku trwa ten szczególny czas i też nasi słuchacze, nasi widzowie mają okazję w tym wszystkim uczestniczyć, choćby podczas apelu jasnogórskiego. Wypowiadając modlitwę jubileuszową, trwa czas jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jak przebiega ten czas uroczystych obchodów od 8 września? Jakie takie pierwsze wrażenia, obserwacje, bo tego czasu już dosyć sporo minęło? Tak, można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że urodziliśmy się w tym czasie, kiedy możemy taką rocznicę celebrować, świętować i ta rocznica jest takim wielkim darem, bo okazało się przy właśnie rozpoczęciu całej tej drogi świętowania, że robimy to po raz pierwszy w wolnej Polsce, bo rocznica i setna, i dwusetna to był czas niewoli, prawda, więc to świętowanie rozpoczęliśmy 8 września 2016 roku, żeby przez ten cały rok do września 2017 roku, bowiem moment koronacji był 8 września 1717 roku, a więc przez cały ten rok celebrujemy, przeżywamy, jakby wchodzimy w głębsze rozumienie, w sens tego wydarzenia, jakim jest koronacja cudownego wizerunku. I w związku z tym niektóre inicjatywy, które już rozpoczęliśmy, one trwają, niektóre dopiero przed nami, ale w międzyczasie również pojawiają się piękne odpowiedzi i te w sercach ludzkich, ale też również tych, którzy chcieliby się jakoś włączyć w te różne inicjatywy, które podejmujemy na Jasnej Górze, ale również i w Polsce, i na świecie, w Stanach Zjednoczonych czy w Australii. No właśnie, dlatego zadałem to pytanie, ponieważ czasem tak jest, że jest jakiś jubileusz, czasem jeden za drugim te jubileusze się pojawiają i wielu ze słuchaczy też pewnie i widzów tak troszeczkę się przyzwyczaja do tego, że no kolejny jubileusz, był rok 1050-lecia Chrztu Polski, teraz w Gnieźnie 600-lecie prymasostwa, tutaj 300, tu 100. Tu, dlatego zapytałem o to, jaki jest odzew, a myślę, że najlepiej te kwestie pokażemy, kiedy będziemy mówić o konkretnych wydarzeniach, konkretnych akcjach, które mają miejsce. Dla nas to był też trudny orzech do zgryzienia, dlatego że to przypadło nam również zrozumieć sens koronacji, na nowo zrozumieć i zrozumieć w naszych czasach i znowu też zrozumieć, czym jest jubileusz. Można sobie powiedzieć, a znowu jubileusz? Jeden, drugi, trzeci. Choć gdyby tak popatrzeć bardzo logicznie na to, to jubileusz miłosierdzia, jubileusz Chrztu Polski i jubileusz Maryjny, to jest to bardzo logiczna konsekwencja. Chrzest jako owoc miłosierdzia i aby ten chrzest był jakby ubezpieczony, jak mówił prymas Wyszyński, musi być oddany i zawierzony w ręce Maryi. To jest istota aktu oddania Matce Bożej wypowiedzianego w 1966 roku na Jasnej Górze. Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości. Już ta konsekwencja, ta logika ma ogromny sens, ale teraz jak to przedstawić, żebyśmy to wszyscy zrozumieli i żeby to zrozumiał współczesny człowiek? Jubileusz w sensie biblijnym jest powrotem do korzeni.
pokolenia, które straciły ziemię przynależącą do ich rodu, w roku jubileuszowym wracały do tej ziemi. Niewolnicy odzyskiwali wolność, ogłaszano amnestię, wszyscy wracali do domu. I to jest najistotniejszy sens jubileuszu. Powrót do domu, do korzeni, czyli odkrycie znowu swojej tożsamości. I na to dochodzi jeszcze pytanie o koronację, która dzisiaj też może być niezrozumiała. Pobożni ludzie rozumieją koronację, bo widzą w tym akt czci i miłości dla Matki Bożej w cudownym wizerunku. Natomiast dzisiaj w społeczeństwie demokratycznym, gdy papież nie nosi tiary, i dobrze, że nie nosi, musimy odkryć sens prawdziwy koronacji również dla nas. I to był dla nas też taki orzech do zgryzienia, żeby to zrozumieć przez pryzmat Ewangelii. Czasami spotykamy się z różnymi głosami, które jakby próbują w ogóle podważyć sens takiej pobożności, ale po co podważać zamiast zrozumieć? A istota tego jest bardzo głęboka. Maryja w cudownym wizerunku jasnogórskim, który jest ikoną, jest osobą uwielbioną, czyli tą, która króluje w niebie. Ikona jasnogórska przedstawia Maryję królującą, uwielbioną, czyli mającą udział w pełni szczęścia Chrystusa, szczęścia niebieskiego. I te korony symbolizują spełnienie chrześcijańskiego powołania. Również godność chrześcijańską. I to jest bardzo ciekawa intuicja pielgrzymów. Bo gdybyśmy wchodzili do pałacu, jak my wchodzimy do studia telewizyjnego, czujemy tremę. Gdy wchodzimy na jakąś ważną audiencję, czujemy tremę, gdybyśmy mieli spotkać się z Ojcem Świętym, pójść do jakiegoś bardzo ważnego urzędu, to jesteśmy spięci, przygotowujemy się. Tymczasem kaplica Matki Bożej, która jest skonstruowana na komnatę królewską, Maryja w wizerunku jasnogórskim ma korony i ma przepiękne suknie, jest przedstawiona jako królowa Polski, to jednocześnie pielgrzymi czują się tam jak w domu. No i nazywają Matkę Bożą mamą. Mamą. Stąd hasło tej koronacji, tego jubileuszu, moja mama jest królową, takie jest hasło, żeby przybliżyć i spojrzeć na Matkę Bożą nie tylko jako królową naszych serc, ale przede wszystkim na mamę, która zawsze jest z nami, która prowadzi nas do Chrystusa i której zawsze mamy oparcie. Moja mama jest królową to hasło wieczorów jasnogórskich, maryjnych, które odbywają się każdego miesiąca 8 dnia, bo 8 września była koronacja, zapraszani są goście, którzy w oparciu o tajemnice różańcowe rozważają treści swojego życia, dają konkretne świadectwa spotkania z Matką Bożą, tego jak ona prowadzi w życiu, jak swoje życie odnaleźli też, czasem bardzo pokręcone, pogmatwane, odnaleźli właśnie poprzez spojrzenie Matki, poprzez jej prowadzenie. I przypomina mi się taki moment spotkania z panią Urszulą Melą, która była także gościem jednego z wieczorów maryjnych. Opowiadała o stracie swojego dziecka, potem o wypadku, który dotknął Janka i o tym, jak właściwie nie miała ochoty w ogóle do życia i nie umiała się w tym wszystkim pozbierać, odnaleźć. Spojrzała na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej właśnie i wtedy zrozumiała, że Maryja ją najlepiej ją rozumie i że ona, która przeżyła także stratę swojego dziecka, która tak cierpiała, ją rozumie i ją poprowadzi. I to dało jej siłę do życia. I to dla nas także świeckich jest wielką taką zachętą do tego, żeby też na swoje życie patrzeć w perspektywie Maryi, żeby tajemnicę swojego życia odczytywać właśnie przez spotkanie z nią, z tą mamą, która jest królową. To jest bardzo trudne, kiedy pytamy pielgrzymów o znaczenie tego tytułu królowa, no to bardziej rozumieją to rzeczywiście mama, matka. A ta królowa rzeczywiście napawa troszkę takim zakłopotaniem, ale wszystko, cały ten jubileusz, to wszystko, co się dzieje, sprowadza się do tego, żeby ona była królową naszych serc. Królową po prostu serc wszystkich Polaków. Stąd te wszystkie inicjatywy. To wieczory maryjne, ale tych inicjatyw jest bardzo, bardzo dużo. Podsumował to doskonale Jan Paweł II, bodajże na 3 maja któregoś roku, w
ogrodach watykańskich, gdy spotykał się z Polakami, powiedział: mamy królową, która jest matką, i matkę, która jest naszą królową. Myślę, że to jest doskonałe podsumowanie. I pielgrzymi jasnogórscy przez swoją intuicję to doskonale rozumieją. Tu nie trzeba wielkiej teologii, ponieważ w kaplicy Matki Bożej odnajdują się jako jej dzieci. Właśnie, bo to jest, my czasem też tak wchodzimy w takie dywagacje. Natomiast każdy pielgrzym jasnogórski, nie mogę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że tak jest, przychodzi, żeby spojrzeć w oczy Matki Najświętszej, w to oblicze, umęczone poprzez te rysy, te ślady też profanacji, ale w oblicze właśnie mamy, która jest królową przy okazji niejako, a z drugiej strony to, co ojciec powiedział, z drugiej strony królowej, no, która jest naszą mamą, i to jest mamy Chrystusa, Pana Jezusa jako króla naszego, i mamy mamę, która jest królową też i jest mocna, silna też przez to. Ta bliskość, która się daje odczuć w kaplicy Matki Bożej, bliskość matki, czułość matki, pociecha matki, jest jednocześnie potęgą królowej. To jest matka, która wszystko może, która ma władzę nad naszym życiem. Na ściany też obok, prawda? Po jednej, po drugiej stronie obrazu, które mówią historię ludzi, którzy przyszli, którzy doznali uzdrowienia fizycznego, duchowego, przemiany swojego serca i którzy o tym też opowiedzieli innym. Ja chciałem zapytać może też bardziej w tym kontekście akcji, które są, bo wiemy, słyszymy, że jest ich wiele, i myślę, że warto powiedzieć naszym widzom, naszym słuchaczom o tym, w jaki sposób mogą się zaangażować. Temat rozmów, przynajmniej pierwsza jego część, jesteśmy Koroną Maryi. Ojciec jest koordynatorem inicjatywy Żywa Korona Maryi. Na czym ta akcja polega? To jest główne hasło roku jubileuszowego, tego jasnogórskiego jubileuszu. Hasło, które gdzieś Duch Święty nam podsunął, Żywa Korona Maryi, jest ideą, którą nawet nie wiedzieliśmy. Dopiero później przekonaliśmy się o tym podczas jakiegoś zagłębiania się w temat podczas sympozjum. Okazało się, wypowiedział je biskup Krzysztof Szembek, który koronował obraz Matki Bożej w 1717 roku, gdy popatrzył na Paulinów, powiedział: stoicie tutaj jako żywa korona Maryi. I żebyście byli tą żywą koroną Maryi, koroną czci i chwały. Przekazuję wam tą koronę metalową, aby wasze życie właśnie było tą żywą koroną dla Matki Bożej. I te korony, które 300 lat temu były wielkim aktem czci, ale też uznania stolicy apostolskiej względem tego czcigodnego wizerunku, potwierdzenia kultu autorytetem papieskim, przypomnijmy, to pierwsza taka koronacja poza Rzymem, poza państwem kościelnym, właśnie była na Jasnej Górze, to te korony są nam zadane. One są dla nas zadaniem. W 12 rozdziale Apokalipsy świętego Jana widzimy tą niewiastę obleczoną w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. I przecież nie chodzi tylko o dwie złote, piękne blachy. Te 12 gwiazd symbolizuje nowy lud Boży, symbolizuje Kościół, czyli nas. Ona chce, żeby nasze przemienione życie było jej koroną. I teraz ta korona jest nam zadana jako godność dzieci Bożych. Nie jesteśmy byle kim. W jej oczach się odnajdujemy jako ktoś, jako dziecko, jako syn, jako córka Boga, nie jako byle kto. Piłsudski ładnie mówił, pomimo tego, że czasami to jego życie później się trochę poplątało. No on powiedział tak, że jakoś w tym spojrzeniu człowiek czuje się lepszy. Po prostu lepszy. Nabiera takiej godności. Jeden z kapłanów, już taki starszy, nawet nie pamiętam, jak się nazywał, to jeden z naszych współbraci wspominał, przyjechał na Jasną Górę z dziećmi pierwszokomunijnymi i mówił na homilii, że w jego kościele parafialnym
tak po mszy świętej została kobieta i modliła się głęboko, a on wiedział, że ta kobieta ma syna w więzieniu. I ona była bardzo przejęta. I podszedł do niej, usiadł koło niej. Tak zaczął temat, a ona mu mówi, ale wie ksiądz, to dobre dziecko. No bo tak patrzy matka, odkrywa w człowieku pokłady dobra i daje odczucie miłości. To znaczy, doskonale to ujął papież Franciszek. Ujął istotę też oddziaływania ikony jasnogórskiej, gdy wyszedł z Jasnej Góry i powiedział, zostałem tu obdarowany spojrzeniem matki. Zanim przejdziemy do tych konkretnych jeszcze inicjatyw, bo ich jest wiele, ale myśmy sami musieli jakoś głęboko przeżyć w sobie tą tajemnicę. My jako Paulini i też pracownicy, prawda, Jasnej Góry, co możemy Maryi ofiarować? Czy znowu jakieś korony metalowe, złote, diamenty, czy też właśnie coś innego? I zresztą nawet chyba, jeśli patrzymy na te wszystkie korony, bo ich jest kilka na Jasnej Górze, jeszcze przed tą oficjalną koronacją Jagiellonowie przynosili korony Matce Bożej, ale te korony papieża Klemensa XI, potem korony Piusa X, korony Jana Pawła II, milenijne i ostatnie korony wierności zrobione przez pana Drapikowskiego Mariusza. Te wszystkie korony i inne dary Matce Bożej, one właśnie są tylko zewnętrznym wyrazem właśnie tej czci i chwały i jakby najserdeczniejszego wyrazu oddania, my to na Jasnej Górze mówimy, zawierzenia się Matce Bożej. I no, człowiek szukał jakiegoś sposobu wyrazu w tamtym czasie, w tamtej epoce, przynosząc Maryi to, co jest najcenniejsze i to, co chciałby, żeby Maryja właśnie przemieniła. Czas, w którym my żyjemy, już jest trochę inny i dlatego szukaliśmy właśnie nowych sposobów wyrazu. Zresztą no, trzeba powiedzieć, że koronacje są dalej formą, w której Kościół potwierdza kult wyjątkowy, więc nie możemy tego deprecjonować, ale chcemy zrozumieć. Wyrazić sercem. Tak. Papież Franciszek powiedział też na Jasnej Górze, że Matka Boża jest bardzo konkretna, że konkretnie działa i my do tego konkretu też ślad za tymi słowami. Oczywiście daleko nam do Matki Bożej, ale chcemy zachęcić pielgrzymów i tych, którzy duchowo łączą się z Jasną Górą, którzy gdzieś spoglądają i chcą przeżyć ten jubileusz, do takiego konkretnego postanowienia w tym roku jubileuszowym. I to konkretne moje postanowienie, czy to będzie dodatkowy dziesiątek różańca w jakiejś intencji konkretnej, czy to będzie czytanie codzienne Pisma Świętego. Czy będzie takie na przykład postanowienie, że szacunek dla chleba, bo marnuje dużo. Z takimi też się spotykamy. Trzeba wypisać na odwrocie swojego zdjęcia lub zdjęcia rodzinnego w formie papierowej, przysłać na Jasną Górę. I to jest nasz klejnot, nasz mały diament w tej koronie żywej Matki Bożej. Paulini, jak już Państwo doskonale wiedzą, umieszczają na specjalnej tablicy. Ta tablica jest obok cudownego obrazu Matki Bożej podczas apelu jasnogórskiego, a potem te zdjęcia wszystkie trafiają do sali ojca Augustyna Kordeckiego na specjalnie przygotowane też tablice. Ale oczywiście wychodząc naprzeciw temu, co dzisiaj jest koniecznością i na rozwój techniki, która nam towarzyszy, te zdjęcia można przysłać także w wersji elektronicznej. Zrobić selfie dla Maryi, koniecznie też podjąć postanowienie duchowe, bo taki jest sens tego i też przysłać pod adres internetowy i z tych zdjęć elektronicznych będzie wykonana duża mozaika Matki Bożej, która znajdzie swoje miejsce podczas głównych uroczystości 26 sierpnia. Będziemy świętować te główne obchody jubileuszowe i ona w wersji takiej wydrukowanej znajdzie swoje miejsce, ale wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie koronamaryi.pl i do tej strony Państwa odsyłamy, bo tam są konkretne informacje. Oczywiście pomóc nam w tym mogą także inne narzędzia, tak je nazwijmy, które zostały na ten rok jubileuszowy przygotowane, jak specjalna aplikacja na telefon komórkowy. Każdego dnia pobierając taką aplikację, diament korony, otrzymują Państwo przed apelem jasnogórskim, czy w godzinie apelu jasnogórskiego myśl maryjną.
I ta myśl służy zbliżeniu nas do Matki Bożej, pogłębieniu takiej refleksji. I przypomina mi się świadectwo pewnego młodego człowieka, który dowiedział się właśnie o możliwości pobrania aplikacji. Otrzymywał przez 2 tygodnie te myśli maryjne, postanowił zmienić swoje życie i przystąpił do sakramentu spowiedzi po długim czasie. I to, myślę, najpiękniejszy owoc. I pokazanie także, że to ma konkretny, sens po prostu. Tak, konkretny, tak, właśnie. Dlatego my nie lubimy słowa akcja. Mhm. Chcemy te wszystkie, w cudzysłowie, akcje nazywać inicjatywami. Myśl nazywamy inspiracją. Ta myśl maryjna, którą co wieczór wysyłamy do każdego, kto pobierze sobie aplikację Diament z Korony, podkreślę, na smartfon, nie na zwykły telefon komórkowy, tylko to musi być smartfon podłączony do internetu, aby wszystkie te dzieła coś w nas zainicjowały, rozpoczęły pewien proces. To ma być krok w kierunku naszego nawrócenia. Gdyby nie było duchowych darów dla Matki Bożej, byłaby to zwykła akcja pocztówkowa. Ale to nie o to chodzi. W tych wszystkich gestach ma się kryć nasza wiara. Więc to jest ciekawe. Maryja postanowiła skomunikować się z nami przez obraz. Powiedzielibyśmy zdjęcie. I my też chcemy w ten sposób się z nią komunikować. Dlatego zapraszamy do nadsyłania zdjęć na Jasną Górę z wypisanymi na odwrocie duchowymi darami. Dla tych wszystkich, którzy w formie papierowej przyślą na Jasną Górę swoje zdjęcie, czyli dadzą się zobaczyć Maryi w tej formie, złożą duchowy dar, do tych wszystkich, jakby to trzeci krok, wysyłamy, ojciec Mariusz pokazuje, wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z błogosławieństwem jubileuszowym Żywa Korona Maryi, a na odwrocie modlitwa jubileuszowa i podpis, miejsce na podpisy dla całej rodziny. I to też nie jest pocztówka, to nie jest suwenir z Jasnej Góry. Gdy zachęcamy, gdy ten wizerunek dotrze do domu, to prosimy, aby go oprawić. Powiesić koło krzyża w najważniejszym miejscu domu i uczynić Maryję swoją królową, czyli tak jak Józef, jak święty Jan, weź Maryję do siebie, zaproś ją do swojego życia, uczynił ją królową swoich problemów, swoich chorób, swojego bezrobocia, swoich problemów finansowych, swoich nawet grzechów i pokus i upadków i swojego powstawania. Uczynił ją królową swojego szczęścia, bo wtedy najtrudniej poddać się Bogu, gdy jesteśmy szczęśliwi, bo czujemy się autonomiczni, wolni, nic nam nie potrzeba. Myślimy, że wszystko od nas zależy. I wszystko od nas zależy. Wszystko uzyskaliśmy własnymi siłami. My też myślimy o tych, którzy mają słabszą relację, jeśli tak można powiedzieć, z Matką Bożą, albo trudną relację, albo jeszcze się właśnie z nią nie skomunikowali. To są różne często przyczyny i dlatego ten adres w postaci tych akcji jest skierowany trochę właśnie w duchu, mówimy, papieża na peryferię, to znaczy do tych, którzy jeszcze na przykład nie przyjechali na Jasną Górę, którzy mają trudności z przyjściem czy przyjechaniem na Jasną Górę, którzy właśnie mają opory wobec Matki Bożej, ale również w stosunku do tych, którzy przeżywają obecność Matki Bożej, nie chcę tu nikogo urazić, ale powierzchownie, to znaczy traktują Matkę Bożą trochę jak tą, która ma pozałatwiać nasze trudności i problemy, trochę magicznie. Pamiętam takie słowa, które mnie bardzo kiedyś poruszyły, kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, że nie możemy być mniej maryjni, musimy być głębiej maryjni, maryjność wiązać właśnie z naszym życiem, żeby ta maryjność właśnie przemieniała nasze życie i dlatego ten konkret w postaci konkretnych postanowień, ale one ostatecznie mają prowadzić nas do Jezusa, do tego, że nasze życie przemienia Jego łaska i Jego moc, bo ta tajemnica królowania Maryi jest tajemnicą przecież mówienia nam, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. To jest ta istota czci, kultu, królowania Matki Bożej w naszym narodzie i w naszych sercach.
Ale chcemy zachęcić także tych, którzy już spotkali się z Matką Bożą, którzy doświadczyli jej wielkiej troski, miłości, którzy, możemy powiedzieć tak namacalnie, poczuli jej obecność poprzez, nie wiem, nawrócenie na przykład, poprzez cudowne uzdrowienie, a może poprzez zwykłe rozwiązanie jakiejś swojej trudnej sprawy i chcą się tym podzielić, by pisali świadectwa. Właśnie na tej stronie Korona Maryi jest także strefa świadectw, gdzie jest okazja do podzielenia się naszym spotkaniem z Matką Bożą. I do tego bardzo zachęcamy. Myślę, że ten jubileusz w ogóle powinien nas też zachęcić, nas ludzi wierzących, tych, którzy może czują się już bardzo maryjnymi, do takiej radosnej naszej, radosnego świadczenia, prawda, o Panu Bogu, do tego, byśmy byli jak ona, radosnymi świadkami Jezusa, bo tyle w nas jest takiego cierpiętnictwa, takiego utrudzenia, umęczenia i to jest prawda, bo takie jest nasze życie, ale jest też dużo radości. My często nie umiemy po prostu zobaczyć tych dobrych rzeczy, które dzieją się i wtedy przyjść i podziękować i razem z Maryją uśmiechać się, bo przecież ona uśmiecha się do nas pięknie i wskazuje na Jezusa. W kontekście tych świadectw jeszcze zobaczmy materiał na temat strefy świadectw. Strefa świadectw. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Opowiedz, co w Twoim życiu uczyniła Matka Boża Częstochowska. Miałem zapalenie kości miednicy. Miała być amputacja. Sam lekarz powiedział, że to był cud. Jej zawierzyłam życie każdego z moich dzieci. Mieliśmy dosyć poważne problemy małżeńskie. Była Mario, ratuj nasze dziecko. I Maria go uratowała. Przyślij do nas swoje świadectwo. Szczegóły na stronie koronamaryi.pl. No właśnie, świadectwa, czy one przychodzą? Tak, napływają świadectwa o działaniu Matki Bożej Częstochowskiej w życiu konkretnych ludzi. Jedno już zostało wspomniane a propos naszej aplikacji na telefon. To świadectwa, które mówią o interwencji Maryi, czy na przykład w pojednaniu małżeńskim, czy w poczęciu potomstwa. Przeróżne. Zachęcam do zerknięcia na naszą stronę koronamaryi.pl, strefa świadectw. I tam znajdą Państwo jakby dwa banery. Jeden, zobacz świadectwa i tam można przeczytać świadectwa o działaniu Matki Bożej. I drugi jest, złóż świadectwo. I znajduje się tam bardzo prosty, intuicyjny formularz, który bardzo łatwo wypełnić. Wystarczy tam wpisać swoje świadectwo, podać maila i wysłać po prostu do nas. Co przez to chcemy pokazać? Strefa świadectw, daliśmy temu podtytuł Nie może się ukryć miasto położone na górze. To słowa Jezusa, które wypowiedział w kazaniu na górze. Jasna góra jest górą, jest jasną i nie może się ukryć w jakiejkolwiek przestrzeni. Dlatego przez świadectwa chcemy pokazać, jakby dać taki dowód chwały. Tak, ona jest naszą królową, ponieważ bardzo konkretnie działa w naszym życiu. Opowiedzieć, co zdziałał Bóg przez przyczynę Maryi w naszym życiu, to oddać Bogu chwałę. Jeżeli ktoś chce bardzo konkretnie podziękować Maryi, to nie ma lepszego sposobu, jak złożyć świadectwo, jak opowiedzieć. A trzeba dopowiedzieć, że to jest pewnego rodzaju nowa formuła składania świadectw, bowiem od wielu lat, albo setek nawet lat. Od 1392 roku, kiedy to powstała, jest pierwszy cud zanotowany w księdze, a najstarsza księga cudów i łask, które rejestruje teraz na co dzień ojciec Melchior Królik, pochodzi z XV wieku. Tak, i one są wciąż spisywane, wciąż uzupełniane. To są właśnie potężne tomy świadectw ludzi, którzy za wstawiennictwem Matki Bożej i w ogóle Jasnej Góry doświadczyli powrotu do Kościoła, przemiany życia, odzyskania zdrowia, czy nawet jeden czy dwa cudy wskrzeszenia, prawda, które miały miejsce na Jasnej Górze. Malowane na obrazach. Tak, ale zasadniczym sensem i celem obecności Maryi, zresztą do tego się odwołał ostatnio arcybiskup Hozer, mówiąc o Medjugorje, o objawieniach w Medjugorje, że Maryja na Jasnej Górze, ten wizerunek Matki Bożej, w przeciwieństwie do objawień w Fatimie
i do Lourdes jest no właśnie takim świadectwem obecności Matki Bożej, które nie potrzebowało żadnego cudownego znaku. Kult, cześć oddawana Matce Bożej przy czci wizerunku, one pomagały pielgrzymom w przemianie ich życia. Więc ma to sens głębszy, duchowy, bardziej duchowy. Oczywiście objawienia fatimskie czy objawienia w Lourdes, one też pomagają pielgrzymom w tym spotkaniu. Ale w ten sposób Matka Boża działa na Jasnej Górze. Kaplica Matki Bożej jest udekorowana różnymi wotami. Oczywiście one są jakby wyselekcjonowane, bo inaczej te ściany byłyby w ogromnym nieporządku. Ale ostatnio rozmawialiśmy z ojcem Mariuszem z młodymi ludźmi, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży, byli wolontariuszami tych Światowych Dni Młodzieży i byli na Jasnej Górze. A przypomnę, że w okolicach Światowych Dni Młodzieży przez Jasną Górę przepłynęło, przeszło 350 tysięcy zagranicznych pielgrzymów. Oni zawieszali te różańce ze Światowych Dni Młodzieży, takie bransolety na ścianach i pytali nas, gdzie one są. No my co wieczór porządkujemy ściany, ale dało nam to coś bardzo ważnego do myślenia, że te różańce, takie plastikowe, trochę chyba kauczukowe, one są świadectwem tego pokolenia, które chciało podziękować Matce Bożej. Że te wota, które wiszą na ścianie kaplicy, różańce, które pochodzą z różnego okresu, kule, krzyże z miętnego, one są świadectwem, ale dzisiejsze pokolenie też daje to świadectwo, że doznali konkretnej łaski przez działanie Matki Bożej. Właśnie, ja myślę, że warto sięgać do tych świadectw teraz, współczesnie pisanych, żeby samemu się umocnić i zobaczyć, że to nie jest jakaś historia. To jest coś, co się wydarzyło przed iluś laty. Poprzednicy nasi, prawda, w historii działy się różne cuda takie bardzo spektakularne, jak choćby obrona Jasnej Góry przed Szwedami. Żeby zobaczyć, że to działanie Matki Bożej, to jej wstawiennictwo trwa dzisiaj, tu i teraz, że każdy z nas może... Ja sama byłam świadkiem uzdrowienia cudownego kobiety, która chodziła w pielgrzymkach warszawskich. Zresztą do dzisiaj chodzi z wdzięcznością wielką. Matce Bożej straciła wzrok. Lekarze nie dawali żadnych szans na przywrócenie tego wzroku. I podczas mszy świętej na Jasnej Górze ten wzrok odzyskała. I to stało się kilka lat temu. I te cuda... To są takie bardzo widoczne, a ile jest takich drobnych, może one nie są drobne, tylko ile jest takich bardzo delikatnych, takich, których jest najwięcej pewnie w konfesjonale, gdzie ojcowie posługują, o których mogliby powiedzieć, prawda, o tych cudownych nawróceniach, o przemianie naszego życia, wyrwaniu z nałogu, z takiego niepokoju naszego wewnętrznego. Więc myślę, że warto do tych świadectw sięgać, żeby się też samemu umacniać po prostu w wierze. W tej takiej tajemnicy konfesjonału odkrywamy, że nie tylko my dajemy świadectwo Bogu, ale to Bóg daje świadectwo nam, że jesteście dziećmi Bożymi. Odkrył to Jan Paweł II. Chciał nam to uświadomić pewnie przez to, że wybrał na hasło szóstych Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze fragment listu do Rzymian. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym wołamy Abba Ojcze. On doskonale znał charyzmat tego miejsca i wypowiedział, że tutaj człowiek z upodlenia podnosi się do wielkiej świętości. Wstaje po prostu. I to Bóg daje nam tego świadectwo. Te korony, jak już mówiliśmy, są dla nas. Bóg daje nam świadectwo, jesteście dziećmi Bożymi. Te różne nasze inicjatywy mają swoją charakterystykę. Charakterystyką aplikacji Diament z Korony jest podtytuł Dobra Nowina od Matki z Jasnej Góry dla Ciebie. To żyjemy w wielu kłamstwach i te kłamstwa mamy w głowie. Młodzi ludzie wzrastają w kłamstwach sączonych przez różne środki, przez różne środowiska. Żyją w świecie wirtualnym. Tak moglibyśmy powiedzieć nietrzeźwym, prawda? Nie od alkoholu, ale od świata wirtualnego. Nie mają trzeźwego spojrzenia na siebie, na innych
i przez te inspiracje chcemy pobudzić serca do nawiązania, do odkrycia, że ty masz matkę, ty nie jesteś sierotą, masz matkę. Tak rozpoczął ten rok papież Franciszek homilią na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Ta uroczystość jest po to, abyśmy sobie wszyscy przypomnieli i uświadomili, że mamy matkę i nie jesteśmy sierotami. Temu służy jubileusz jasnogórski. Chciałem jeszcze, kontynuując to, co ojciec Tomasz tutaj podjął, nasze pokolenie paulińskie, nie tylko paulińskie, wchodzimy w te moglibyśmy powiedzieć, ślady, które uczynili nasi ojcowie. Kardynał Wyszyński miał tą intuicję głęboką, żeby Maryja, która jest królową i na której oparł swoje życie i cały program odnowy moralnej narodu po wojnie i w czasach komunizmu, ale on miał tą intuicję razem z naszymi ojcami na Jasnej Górze, żeby Maryja wyszła z Jasnej Góry. Chciał zaprosić wszystkich Polaków na Jasną Górę. Był to czas zwłaszcza tej wielkiej nowenny 1957, przypomnę 1966, która przygotowywała do milenium, i zapraszał wszystkich na Jasną Górę, ale wiedział, że nie wszyscy dotrą. Dlatego wysłał, jeśli tak można powiedzieć, poprosił Matkę Bożą w wizerunku, żeby ona peregrynowała, nawiedzała Polaków w ich miejscach, w domach. Pielgrzymowała Matka Boża przecież raz, teraz już drugie jest nawiedzenie, trwa, ale to jest pewnego rodzaju ten jubileusz, pewna konkretna akcja, no nie akcja, inicjatywa właśnie, inicjatywa, żebyśmy docierali do tych, którzy pomiędzy tymi peregrynacjami urodzili się, którzy może nie usłyszą o Matce Bożej, jeszcze nie pójdą w pielgrzymce pieszej, albo jeszcze muszą mieć właśnie taki impuls. I dlatego, kontynuując właśnie to, co ojciec Tomasz powiedział o Janie Pawle II, że on, zapraszając młodzież na Jasną Górę w czasie przełomu, bo był to 1991 rok, po odzyskaniu wolności również na wschodzie, w byłych krajach Związku Radzieckiego, i powiedział wtedy papież bardzo mocno o tej ewangelizacji maryjnej, że Jasna Góra jest miejscem przepowiadania dobrej nowiny o Jezusie, ale właśnie w ten nowy, odnowiony po Soborze Watykańskim II sposób. I my nawet nie wiedzieliśmy, że rozpoczynając ten jubileusz, będziemy świadkami właśnie takiego nurtu ewangelizacyjnego, to znaczy docierania z Maryją jako naszą mamą do tych, którzy jej bardzo głęboko potrzebują ją właśnie w swoim sercu, po to, żeby odkryli również więzi w rodzinie, w domu, żeby zobaczyli, że są dziećmi Bożymi, że mają rodziców, żeby pojednali się. To jest ten głęboki sens tego jubileuszu i tej całej akcji, z którą zwracamy się właśnie do Państwa i z radością zachęcamy, by sobie wzajemnie o tym przypominać i pomagać i inspirować i być ambasadorami, jeśli tak można powiedzieć, Matki Bożej w swoich środowiskach. No i temu przede wszystkim mają służyć wieczory maryjne, które odbywają się, jak już wspominaliśmy, 8 dnia każdego miesiąca. Jak jubileusz jest jak tuba. Jak taka trąba apokaliptyczna, która ma głośno ogłosić, przypomnieć tym, którzy zapomnieli, albo uświadomić tym, którzy jeszcze nie słyszeli. Masz matkę, kocha cię bardzo, jej serce bije dla ciebie, jesteś zapisany w jej sercu. Tak, ojciec mówił o tej tubie, ale jak się ogłaszało rok jubileuszowi w Biblii, to właśnie brzmiały te trąby, które ogłaszały. Zresztą jest ciekawą rzeczą, że nasz jubileusz, mówię nasz, bo i również państwa, całego Kościoła, nie tylko w Polsce, wpisuje się w te wszystkie jubileusze. Tak cudownie Pan Bóg poukładał, że jest nasz jubileusz jasnogórski, jest jubileusz fatimski, jubileusz w Gietrzwałdzie, jubileusz w Aparecidzie. Aparecidzie. Niedawno odkryliśmy, Paulini wrócili
do Sanktuarium Narodowego Słowaków, do Szasztinu. Klasztor, który był paulińskim klasztorem, wróciliśmy tam po wielu, wielu latach i okazuje się, że tam też jest trzechsetlecie obecności cudownej figury Matki Bożej. To tylko potwierdza właśnie tą walkę Matki Bożej o nasze serca. Papież Franciszek poprosił, zaprosił przecież, by Maryja pomagała młodym przygotować się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Będzie kongres również, synod młodzieży i również mamy tą ufność właśnie, że Maryja będzie w tym wszystkim pomagać. To jest to dzieło Matki Bożej, a z drugiej strony, prawda, wiemy, że jest to rok też strasznych rocznic, bo i rewolucji rosyjskiej, radzieckiej 1917 i rocznica powstania masonerii. Widzimy, że to jest właśnie to, co jest kluczem do widzenia naszego życia duchowego, a mianowicie walka. Walka. To ciekawe, również 300. rocznica masonerii, tak, prawda? Tak. Więc moment, kiedy powstało coś, co miało unicestwić Kościół katolicki, i moment, kiedy my jako Polacy na Jasnej Górze sobie uświadamiamy, kto jest tym, który ma nas prowadzić wtedy. To jest bardzo ważne, bo to jest wpisane w historii zbawienia. Bo gdy człowiek zgrzeszył w raju, to Bóg momentalnie dał znak, że niewiasta zdepcze głowę węża. To nie pochodzi od człowieka. To jest obietnica Boża. Gdy powstawała masoneria, Bóg dawał maryjne znaki. Gdy działo się coś złego w 1917, Bóg daje maryjny znak, daje niewiastę jako obietnicę i odpowiedź. Zaprosimy słuchaczy i wracamy do naszej rozmowy. Drodzy Państwo, numer telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Zagranica 48 56 657 0013 i 14. I w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300. I 536 600 400. No właśnie, wracamy do tych kontekstów, tak, które z historii jakby na grunt teraźniejszości nas przenoszą. Dzisiaj też może już nie nazywa się to wprost masonerią, ale są prądy, środowiska, które mówią nam o tym, że Pan Bóg nie jest taki ważny, nie powinien być taki ważny w naszym życiu. Tym bardziej Matka Najświętsza. I ten jubileusz też jest chyba dobrą okazją do tego, żeby sobie przypomnieć ten kierunek, tą drogę, którą powinniśmy i na którą powinniśmy powrócić. Paweł II, to mnie zawsze wzruszało i pomogło mi we własnym nawróceniu trochę na Matkę Bożą. Jan Paweł II wyznaje bardzo pokornie, że był taki moment w jego życiu, kiedy toczyła się właśnie ta walka o jego serce, o jego życie i powołanie. Mianowicie, że myślał, że powinien się odsunąć nieco od tej właśnie pobożności maryjnej na rzecz Chrystusa, że jego właśnie ta pobożność jest za bardzo dziecięca, za bardzo maryjna. I z pomocą mu wtedy przyszła książeczka, traktat o doskonałym nabożeństwie do Matki Najświętszej. I tu znalazł, jak sam mówi, odpowiedź na jego wątpliwości. I ta książeczka stała się przewodnikiem i potem z niej wyprowadził to swoje słynne Totus Tuus, cały Twój Maryjo. Więc jeśli w papieżu toczyła się taka walka, to znaczy i został świętym, prawda? To jest to konkretny znak dla każdego z nas, że Maryja walczy o nasze serce, oczywiście ona walczy miłością i w sposób piękny możemy na tą jej miłość odpowiedzieć. I też walczy nie dla siebie przecież, ale po to, żeby nas oddać Jezusowi. Nas oddać także w wymiarze narodowym. To jest doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie o tym, że jako Polacy jesteśmy szczególnie oddani Maryi. Ona jest królową Polski. O tym sobie przypomnimy szczególnie już za 3 dni, bo 3 maja przecież uroczystość królowej Polski. I to nam przypomina ta uroczystość i ten jubileusz, bo ten rok jest przecież świętowaniem pierwszej koronacji, ale także potwierdzeniem tego tytułu Matki Bożej jako królowej Polski, więc konkretnego narodu też.
też. Oczywiście patrzymy na Matkę Bożą w kontekście tego, że jest ona królową naszą, więc każdego z nas, wszystkie swoje dzieci kocha pewnie jednakowo i nie po to, żeby jakoś się wynosić ponad inne narody, ale ten kontekst jest też bardzo ważny, że jako naród mamy królową Polski za swoją przewodniczkę. Przecież to obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest niejako herbem naszym narodowym, godłem państwowym, gdzie się nie pojedzie, zwłaszcza jak się rozmawia z Polakami mieszkającymi za granicą, to pierwsze, co zabierają ze sobą, to wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Myślę, że o tym też trzeba mówić. Przypomnieli o tym studenci, którzy niedawno byli też w swojej ogólnopolskiej pielgrzymce i kiedy usłyszeli o tym jubileuszu właśnie, mówili, że wtedy podjęli refleksję nad swoim patriotyzmem, nad zaangażowaniem w sprawę służby ojczyźnie, że spojrzeli na to w innym kontekście, że królowa Polski ten tytuł do czegoś zobowiązuje, do mojej odpowiedzi na to wyzwanie, na troskę o ojczyznę po prostu. Co ja robię dla niej, co ja dzisiaj mogę robić, w czym wyraża się mój patriotyzm? No, wobec tych wielkich pokus, które są i tych prób wyniszczenia Boga z naszych serc, czy wyprowadzenia Go z naszych serc, no myślę, że zwłaszcza młode pokolenie musi podjąć i to już chyba teraz walkę i to taką zdecydowaną w obronie po prostu wiary. Odbierzmy telefon, prosimy bardzo. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Zofia z Warszawy. Witamy Pani Zofię. Więc chciałam powiedzieć, że ja doświadczyłam bardzo wiele łask od Matki Najświętszej. Kiedy 1 września 93 roku, to już jest dość dawno, nasz syn uległ wypadkowi. Lekarze dawali 3% życia, a resztę, ale lekarz był bardzo mądry profesor i powiedział, pokazał na górę i powiedział, a resztę szukajcie Państwo tam. Ja rzeczywiście od pierwszych chwil nie wypuszczałam różańca z ręki, ale Matka Boża uratowała nam dziecko i ma niewielkie tam uszczerbek na zdrowiu, ale on żyje. On żyje i ja codziennie na kolanach dziękuję Matce Bożej za to uratowanie. A jego jeszcze wtedy, kiedy dopiero się począł, już oddałam w ręce Matki Bożej. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, wystarczy powiedzieć chwała Bogu. Chwała niech będzie naszemu Panu. Natomiast chciałbym tutaj dodać i zaprosić Panią do tego, aby to opisała. Może trudno będzie Pani posługiwać się internetem, choć może się mylę. Może syn pomoże. Ale to jest, ale to jest okazja do nawiązania, prawda? I to się wtedy angażuje. Zbliżenia w rodzinie i poprosić wnuka. Przy okazji zobaczy stronę koronamarii.pl i prosimy, żeby to opisać, żeby to nie zostało tylko w przekazie rodzinnym, ale żeby to ujrzało światło dzienne również przez tą inicjatywę Strefa Świadectw. Ja chciałbym tutaj, bo mi na pewno nasz współbrat ojciec Jerzy Tomziński tego nie wybaczy, chociaż jest miłosierny. To jest nasz współbrat, który kończy niedługo 90, prawie 9 lat. Więc on mówi coś bardzo niezwykłego. Zresztą to pani nam dzisiaj też w tym świadectwie powiedziała, że my mamy taką intuicję jakby w naszym DNA głęboko zapisane, intuicję wiary, że od razu do Matki Najświętszej z naszymi prośbami, to co papież powiedział w 79, choćby myślą, choćby sercem, nawet jeżeli jesteśmy chorzy albo w trudnościach różnych zmagamy się, no to biegniemy właśnie do niej. Teraz oczywiście Bogu dziękujemy za telewizję Trwam i Radio Maryja, które nam pozwala włączać się w modlitwę codziennie apelu jasnogórskiego. I wracając do ojca Jerzego, to on właśnie mówił i nam przypomina, zresztą starsi ojcowie na Jasnej Górze również, tą drogę, którą całe pokolenia, nie tylko Paulinów, ale Polaków przechodziły. Mówiliśmy właśnie o tej duchowej walce, ale ona wiązała się też z konkretnymi wydarzeniami, bo zanim doszło do koronacji w 1717 roku,
to oczywiście te korony, które były składane przez władców i możnych, ale potem był ten moment potopu szwedzkiego, prawda, olbrzymiej walki. I tu był, to jest takie wydarzenie bardzo przełomowe, w którym król Jan Kazimierz w akcie wiary, wspomagany oczywiście radą kardynała Leszczyńskiego i innych, widząc rozpaczliwą sytuację kraju, ślubuje, że Maryja stanie się królową jego królestwa. I to dzieje się 1 kwietnia 1655 roku w Lwowie, przepraszam, 1656 roku. Po roku oczywiście, kiedy Jasna Góra już jest wolna, król również przyjeżdża na Jasną Górę, żeby ponowić ten akt ślubowania. I trzeba było czekać potem prawie 70 lat, bo do 1717 roku, żeby dopełnić tego aktu ślubowania. I my mówimy, że Maryja jest królową, bo żaden parlament, żaden król, nawet Poniatowski, prawda, który doprowadził do strasznej sytuacji, oddając Polskę Moskalom, że nikt nie odwołał Maryi jako królowej, monarchini. I ona, tak jak tu pani Iza przypominała, ona była królową Polaków, polskich serc, kiedy Polacy byli zniewoleni, kiedy były zabory, kiedy był czas II wojny światowej i czas, który już nam jest współczesny w czasach komunizmu i w czasach wielkiej walki o duszę narodu. I to musimy widzieć jako pewną drogę naszej właśnie tożsamości, drogę, której Matka Boża chroniła nas i broniła. I to, że dzisiaj mamy taki, a nie inny charakter i kształt narodowy, pomimo słabości oczywiście, to jednak wiemy, kto jest nam właśnie pomocą i obroną, gdzie możemy uciec. I tego nam inni zazdroszczą. Tak, a w 300 lat po ślubach przecież lwowskich na Jasnej Górze zostały złożone śluby narodu, których autorem jest prymas kardynał Stefan Wyszyński. I to jest program wciąż obowiązujący. Przecież ślubowali poprzednicy nasi, nasze poprzednie pokolenia, w naszym imieniu także. I to jest program rzeczywiście tej odnowy, wciąż aktualny, jak popatrzymy. Mamy telefon, zaraz wrócimy do rozmowy. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich w Radiu Maryja. I chciałam się podzielić takim krótkim świadectwem. No, od 3 lat jestem, nawróciłam się, jestem w kościele katolickim. Miałam operację na oko, przez pół roku nie widziałam, nawet jak poszłam do kościoła, to nie widziałam w ogóle, który ksiądz odprawiał, co się działo w kościele. A w tej chwili pojechałam w lutym do Zielonej Góry. Okazało się, że się wszystko ułożyło dobrze i jestem też chora na nerki. Też nerki mi się właśnie unormowały, jakoś wszystko w tej chwili jest dobrze. No i będąc w szpitalu, tak się strasznie modliłam, żeby mi Matuchna pomogła. Ukazała mi się z dziesiątkiem Jezus. Później miałam taką sytuację, że znowu mi się Pan Jezus ukazał 2 razy. A wczoraj tak idąc do kościoła też takie miałam, tu mam takie swoje sprawy. I mam wizerunek Matki Bożej postawiony i Jezusa Zmartwychwstałego. I tak się wczoraj modliłam i modliłam. Poszłam do kościoła, a w kościele poczułam, że mnie ktoś dotyka, dotyka mnie po prostu do mojej ręki. Byłam taka szczęśliwa i cały czas Matuchna mnie prowadzi i jestem z nią i cieszę się, że mogę po prostu być z nią cały czas i w domu, i w kościele, i gdzie tylko, na ulicy tak samo. I po prostu dla mnie to, a nawróciłam się bardzo późnym wieku, w tamtym roku bierzmowanią przechodziłam wszystko, ale wszystko jakoś takie szczęśliwie poukładało i w tej chwili właśnie też te objawienia fatymskie będą to stulecie, ale będę miała okrągłą rocznicę urodzin i tak się cieszę, że to wszystko takie po prostu układa. No jestem w tym apostolacie też fatymskim właśnie. I wszystko dla mnie jest takie dobre. Dziękujemy za to świadectwo, bo myślę, że wiele spraw wybrzmiało, natomiast damy szansę też na skomentowanie, ale też uzupełnienie naszych informacji.
No właśnie, to jest piękne świadectwo, bo dające nadzieję, jak prorokini dosłownie Anna, prawda, że można długo żyć po to również, żeby odzyskać wiarę i że te uzdrowienia są okazją do spotkania żywego Boga przez stawiennictwo Matki Bożej. Przed nami kilka jeszcze akcji ważnych czy inicjatyw ważnych. Chcielibyśmy przede wszystkim zaprosić teraz na 3 maja. Chcemy, żeby nasza modlitwa 3 maja była koroną dla Matki Bożej w intencjach Ojczyzny. O 9:30 3 maja zapraszamy na celebrację różańcową. Będzie tę modlitwę prowadził pan Jan Budziaszek, perkusista z Kaldów, bardzo znany z apostolatu Różańca Świętego, z rozważań maryjnych, rekolekcji maryjnych i dawania świadectwa Ewangelii. Poprowadzi te rozważania, lecz te rozważania będą przeplatane. Do każdej tajemnicy usłyszymy konkretne świadectwo o działaniu Matki Bożej. Te świadectwa będzie składał zespół Guadalupe, członkowie zespołu, którzy będą towarzyszyć śpiewem naszej modlitwie podczas modlitwy różańcowej, ale również dadzą koncert uwielbienia Boga za obecność Maryi w naszej historii po Eucharystii. I te świadectwa będzie również składał ojciec Melchior Królik, nasz jasnogórski archiwista, który na co dzień rejestruje cuda i łaski zdziałane za przyczyną Matki Bożej. I będziemy składać nasze życie w intencji naszej Ojczyzny. O godzinie 11:00 suma pontyfikalna pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego z bardzo ważnym aktem. Z ponowieniem aktu milenijnego oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Matce Bożej. Oraz każdy będzie mógł podjąć przyrzeczenie duchowej adopcji. Przypomnijmy, że w tym roku 30 lat od powstania duchowej adopcji, więc to również bardzo ważny moment. Może być darem duchowym dla Matki Bożej. Również mogą go podjąć ci, którzy naprawdę mają trudności z modlitwą. Już wielu było takich, którzy podjęli duchową adopcję i w końcu zaczęli się modlić. Wiemy, że telewizja Trwam będzie transmitowała, więc jeżeli ktoś nie może pielgrzymować, to zapraszamy, by się włączać duchowo w tą pielgrzymkę duchową, bo wiem, papież Franciszek podarował nam łaskę odpustów na ten rok jubileuszowy i dla tych, którzy mogą przyjechać, ta łaska jest oczywiście pod zwykłymi warunkami i również dla tych, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, właśnie włączając się przez modlitwę apelu jasnogórskiego, czy pielgrzymując duchem, mogą tą łaskę odpustu uzyskać. Pani dzwoniąca mówiła też o tym jubileuszu fatimskim. On się bardzo mocno też łączy oczywiście z Jasną Górą. Warto powiedzieć, że teraz właśnie na Jasnej Górze jest monstrancja fatimska. To dar narodu polskiego, który jest darem dla Fatimy i w październiku trafił właśnie do Portugalii. Ale teraz trwa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem właśnie na Jasnej Górze. No i na Jasnej Górze jest przestrzelony pas papieskiej sutanny, który ojciec Święty Jan Paweł II podarował do Fatimy, a ten przestrzelony pas ze śladami swojej krwi zostawił na Jasnej Górze jako szczególne wotum. Zresztą ten pas przez wiele lat nie był widoczny, ukazywany pielgrzymom, a dopiero przed śmiercią Jana Pawła II Paulini poprosili, żeby Ojciec Święty wyraził na to zgodę, żeby mógł być pokazany pielgrzymom. Stąd i ten jubileusz fatimski musi być także zauważony na Jasnej Górze. Tak. 13 maja będzie wielkie świętowanie. Tak, wielkie świętowanie, na które zapraszamy tych wszystkich, którzy do południa będą towarzyszyć Ojcu Świętemu właśnie przez transmisję, a od godziny 14. 13, przepraszam, zapraszamy na cały dzień przed telewizory i telewizja Trwam, Radio Maria będą od rana do wieczora praktycznie na żywo pokazywały te wszystkie wydarzenia. Zapraszamy na Jasną Górę oczywiście. Tak, ci, którzy mogą, niech przybędą na Jasną Górę z białą różą, żeby ją złożyć właśnie królowej.
i o 14 jest różaniec, a potem msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i wielbienie z Maryją Królową, potężny chór, pan Leopold Twardowski razem z grupą muzyków z Poznania i z całej Polski organizuje właśnie takie wielbienie, koncert, który może potrwać nawet do 3 godzin, więc serdecznie zapraszamy 13, by uwielbiać Matkę Bożą, a również 13 wieczorem będzie tak zwany telemost, kilka sanktuariów, 5 sanktuariów połączonych będzie w sposób medialny, między innymi o 21:30 będzie łączenie się z Jasną Górą jako jednym z tych stacji tej modlitwy o pokój na świecie. Pamiętamy o wszystkich, więc zdjęcia papierowe z wypisanymi duchowymi darami zapraszamy, aby kto może przysyłał na Jasną Górę. Zapraszamy, aby stać się takim, odnaleźć swoje miejsce w obliczu Maryi przez nadesłanie selfie dla Maryi, zdjęcia drogą elektroniczną. Z tych zdjęć utworzymy wielką mozaikę wizerunku Matki Bożej na główne uroczystości jubileuszowe 26 sierpnia. To taki wyraz tego, że chcemy być zapisani w jej sercu, chcemy się w niej odnaleźć i rzeczywiście tak będzie można zrobić przez internet. Wpisze się swoje imię i swój mail i będzie można odnaleźć swoje zdjęcie, czy się jest w koronie, czy się jest na sercu, czy się jest w dłoniach Matki Bożej. Znajdź swoje miejsce, mówił kardynał Wojtyła w 78 roku 3 maja. Znajdź swoje miejsce w tym akcie oddania. Więc znajdź swoje miejsce również w wizerunku Matki Bożej. Chcemy pokazać, że chcemy być obliczem Maryi. I kolejny krok, to jest taki krok, w którym pamiętamy o młodych, którzy i każdym, kto posługuje się internetem. A 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na Jasną Górę, na świętowanie, na Dzień Dziecka u Królowej. Garden Party u Królowej. Zaczynamy godzina 10:00. I zapraszamy bardzo wszystkie dzieci i te większe bez koron. Z koronami, z serduszkami zapraszamy, czerwonymi, z wypisanymi też oczywiście darami duchowymi. Warto przybyć. Jeśli Państwo chcą przygotować się też do tego przyjazdu, przygotować dzieci do przyjazdu na Jasną Górę, to katechetów zapraszamy do ściągnięcia scenariusza lekcji religii o Królowej. Też można to uczynić za pomocą strony i zachęcamy też do włączenia się w różne konkursy, które są przygotowane, które mają zwłaszcza to młode pokolenie zbliżyć do Matki Bożej, pokazać historię i dzień dzisiejszy jasnogórskiego sanktuarium i naszego spotkania z Maryją, mamą, która jest królową. 3 czerwca na Lednicy, na Święto Młodzieży i również tam z bardzo dużymi elementami świętowania jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej. Będzie to specjalny program zaproponowany przez ojców dominikanów i przez wspólnotę lednicką. 1 lipca ksiądz arcybiskup Henryk Hozer zaprasza wszystkich na Stadion Narodowy, na rekolekcje narodowe, uwielbienie Jezusa, konferencję będzie głosił ojciec John Baszobora. I również tam będzie obecny, tak trzeba powiedzieć, cudowny wizerunek nawiedzenia. Ikona Matki Bożej, która peregrynuje po Polsce, po parafiach. Tam również będzie wielkie świętowanie jubileuszu i wielbienie Boga za obecność Maryi w naszej historii z aktem oddania. Również będzie to również zaproszenie Maryi do diecezji warszawsko-praskiej od 2 września. Będzie tam peregrynacja, ale skoro rekolekcje narodowe, to nie może zabraknąć Królowej Polski. I szczytem wszystkiego będą wydarzenia 26 sierpnia, czyli odpust Matki Bożej Częstochowskiej, na który serdecznie zapraszamy, bo chcemy właśnie główne uroczystości przeżywać 26 sierpnia na Jasnej Górze z episkopatem, z przedstawicielami naszych władz, tak jak to było ponad 300, nawet dokładnie 300 lat temu. Chcemy, żeby to nas nie zabrakło, właśnie tak jak wtedy stawiła się ponad 200-tysięczna rzesza pielgrzymów
senatorów, przedstawicieli władzy, biskupów, tak również mam nadzieję, że nas nie zabraknie na Jasnej Górze. Jeśli nie 26, to w całym tym jubileuszowym roku. Właśnie w kontekście tych wszystkich zaproszeń, wydarzeń, też mamy możliwość wysłuchania, zaproszenia ojca przeora. Dlatego poprosimy o to. W roku 300-lecia jubileuszu koronacji cudownego obrazu Matki Bożej pragnę zaprosić wszystkich pielgrzymów, wszystkich Polaków wiernych na Jasną Górę, na uroczystość 3 maja, Dzień Królowej Polski. W tym dniu w szczególny sposób będziemy modlić się za naszą Ojczyznę, dziękując za królowanie Maryi w naszym narodzie, które dotyka serc wszystkich Polaków. W tym dniu zapraszamy na uroczystą mszę świętą, której przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosi do nas kazanie. W czasie tej Eucharystii również ponowimy nasze oddanie Maryi, zaufanie tej, która od lat jest pomocą i obroną dla naszej Ojczyzny. Szczególnie tego doświadczaliśmy i doświadczamy tu na Jasnej Górze, gdzie od lat śpiewamy tą pieśń religijną z dawna Polski tyś królową. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę na placu przed szczytem o 9:30 różańcem i świadectwami o działaniach Matki Bożej w naszym życiu, które przekaże nam ojciec Melchior Królik. Tych, którzy nie mogą być fizycznie obecni na Jasnej Górze, zapraszam do duchowej łączności przez media. Szczęść Boże wszystkim pielgrzymom, telewidzom, radiosłuchaczom, wszystkim, którzy łączą się z nami. Ojciec Marian Waligura, przeor klasztoru. Zaproszenie ojca przeora. Ja chciałbym się zapytać, mamy dosłownie 2,5 minuty do końca, żeby też zachęcić może naszych radiosłuchaczy do kontynuowania słuchania tym razem już naszej audycji. Czy są jakieś wiadomości na temat tego, jak 300 lat temu wyglądała koronacja? Zgromadziła około 200 tysięcy pielgrzymów, co tak podają kroniki, co na tamte czasy było czymś niespotykanym. Przypomnijmy, że na wizycie Ojca Świętego na Jasnej Górze ostatniej pielgrzymce było około 350-400 tysięcy pielgrzymów. Przy takich mediach, jakimi dysponujemy dzisiaj, a wtedy było 200 tysięcy. Więc ogromna, ogromna liczba. To pokazuje rozmiar tego zrywu. Wtedy, gdy Polska cierpiała, odnajduje swoją królową. To było tak, że biskup Szembek, który był wyznaczony na koronatora, najpierw oczywiście uroczyście przekazał korony Paulinom i te korony były w procesji od kościoła Zygmunta przez niemalże, dzisiaj nazywamy to Aleje Najświętszej Maryi Panny, niesione na Jasną Górę. I została zrobiona specjalna szopa przed Jasną Górą, gdzie odbywały się msze święte przez cały tydzień, oktawę. A te korony i wizerunek został wyniesiony tutaj, w tym miejscu, gdzie jest wejście oficjalne do klasztoru w Bramie Lubomirskich. Tam była wystawiony taki specjalny tron wobec Matki Bożej. I kiedy zostały nałożone te korony na skronie Jezusa i Maryi, to mnóstwo armat w tym momencie, żeby oznajmić moment koronacji, wypaliło z pociskami, także niektóre spadły na dach i mało brakowało. Jasna Góra by lekko była podpalona, ale udało się to szybko ugasić. Uroczystości trwały całą oktawę, w czasie której głoszono kazania. To był piękny czas.
Z wielkim rozmachem Paulini przygotowali się do tych uroczystości. O tym oczywiście donoszą kroniki, bardzo skrupulatnie spisywane na Jasnej Górze. To jest ten wielki plus, że cała historia właściwie naszej ojczyzny, naszego kraju jest w tych kronikach bardzo skrupulatnie przez Paulinów odnotowana i to jest dowodem dla nas też wielkiej miłości naszych poprzedników, poprzednich pokoleń do Matki Bożej. Zapraszamy 2 maja. Będzie na Jasnej Górze otwarta wystawa specjalnie poświęcona właśnie temu wydarzeniu koronacji. Wystawa Regalia Matki Bożej, gdzie są między innymi odnalezione w ostatniej jakby chwili płótna z czasów koronacji. Na tych płótnach były namalowane jakieś obrazy, więc odkryto je przypadkowo i są sprowadzone elementy mitry, krzyża, różnych wizerunków, które potem oczywiście zostały rozdane tym gościom. Dzisiaj są zgromadzone na Jasnej Górze, żeby podkreślić ten moment sprzed 300 lat. I o tym sobie jeszcze będziemy mówili troszeczkę więcej. Pani Izabela Tyras i ojcowie Mariusz Tabulski i Tomasz Tlałka zostają w Toruniu i o 21.30 na antenie Radia Maryja będziemy kontynuowali nasze rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.